Raz, dobrze, słychać. Dobry wieczór. Chciałabym Państwa powitać w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia i Klubu Powiększenie na naszej kolejnej imprezie z cyklu Polska-Rosja w Powiększeniu. Rozmawiamy tutaj o różnych sprawach, o polityce, sprawach społecznych, historii. Dzisiaj porozmawiamy trochę o sztuce, a właściwie o muzyce. Temat naszego spotkania to muzyka rewolucji, a rzecz będzie o polskiej, rosyjskiej muzycznej scenie alternatywnej. Końca lat 70., lata 80., początek lat 90. Także o sztuce, o muzyce, ale zapewne bez polityki też się nie obejdzie, bo alternatywna musiała być wobec czegoś, czyli ta polityka była tłem, punktem odniesienia zapewne dla tej muzyki, ale o tym opowiedzą nam dzisiaj nasi goście i teraz chciałabym gości przedstawić. Pan Robert Brylewski. Myślę, że specjalnie przedstawiać nie trzeba, powiem tylko, że legenda polskiej sceny alternatywnej. Zespoły Kryzys, Brygada Kryzys, Armia Izrael i wiele, wiele innych. Ciągle aktywny muzycznie i będzie opowiadał o polskiej scenie. Natomiast o rosyjskiej scenie muzycznej opowie nam pan Konstanty Usenko. Także muzyk, ale w Polsce w tej chwili znany bardziej jako autor książki Oczami radzieckiej zabawki. Zresztą tę książkę wydaną przez wydawnictwo Czarne możecie Państwo tam z tyłu zobaczyć, kupić. Natomiast spotkanie poprowadzi pan redaktor Mikołaj Lizut, redaktor naczelny i dyrektor programowy Roxy FM. W przeszłości dziennikarz Gazety Wyborczej, gdzie zajmował się głównie polityką, ale muzyka ta alternatywna też nie jest mu obca, bowiem jest autorem książki PRL, Punk Rock, Later. Oddaję głos panu redaktorowi. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że teraz mnie słychać. Bardzo dziękuję za to ciepłe przywitanie. Mam niekłamany zaszczyt poprowadzić to spotkanie i muszę przyznać, że sam umieram z ciekawości, jeśli chodzi o tę debatę. I chciałbym poprosić moich szanownych gości o taką umowę, żeby punktem wyjścia do tego dzisiejszego spotkania były właśnie dwie książki. Jedna to książka właśnie Konstantego Usenki, Oczami radzieckiej zabawki, czyli antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu. A druga książka to jest książka biograficzna Roberta Brylewskiego, która opowiada o gdzieś tam historii polskiego undergroundu w kontekście biografii jego najważniejszego twórcy, czyli właśnie Roberta. Tak tytułem wstępu, obie te książki chciałem Państwu bardzo gorąco polecić, bo oprócz tego, że to jest w ogóle wspaniała i wydaje mi się wciąż jeszcze mało opisana historia kultury najnowszej, to oprócz tego to są naprawdę kapitalne książki pod względem literackim, pod względem w ogóle konstrukcji opowieści. Ja mam po przeczytaniu obu tych pozycji taką refleksję, że te dwa światy, radziecki i rosyjski underground oraz polska scena tak zwanego trzeciego obiegu, czy polska scena niezależna, to były światy, które się w zasadzie nie przenikały. Myśmy bardzo mało w Polsce wiedzieli o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i myślę, że odwrotnie było podobnie, to znaczy wynikało to z prostego faktu, że i młodzi ludzie w Związku Radzieckim, jak i młodzi ludzie w Polsce, myśmy byli zafascynowani tym, co się działo w muzyce i w kulturze na Zachodzie. I no, z opowieści Kostka z tej książki też wynika podobny obraz. Myśmy wszyscy słuchali i tu i tam tych samych bandów brytyjskich i amerykańskich. A te dwa światy, które
które toczyły się w zasadzie o miedzę, w sumie się nie przenikały. Czy ty też, Kostku, masz takie doświadczenie? Jesteś muzykiem polskim, autorem książki o Związku Radzieckim i o Rosji współczesnej. Czy też masz takie wrażenie? No na pewno mi się wydaje, że przede wszystkim ja mam taką swoją prywatną teorię, że żelazna kurtyna na rzece Bug przebiegała zawsze jednak, a nie w Berlinie. Nie był to mur berliński. Jakoś kulturowo zawsze w tym samym czasie, jak gdyby w latach 80., kiedy nastąpiła eksplozja undergroundu zarówno w Polsce, jak i w Rosji, to przede wszystkim to, co działo się w Rosji, tam w Związku Radzieckim, do Polski nie docierało, bo przede wszystkim nie miało jak docierać. Jeśli coś docierało z Rosji w tym czasie, to były to zespoły oficjalnej estrady, z małym wyjątkiem, bo zespół z WKiMu kiedyś przyjechał na koncert do Warszawy, ale to był jedyny wyjątek. A przyjeżdżały takie zespoły jak Autograf, Ziemlianie i tak dalej, albo Divy radzieckiej estrady na festiwalu w Sopocie. Niektórzy, dość wąski krąg był ludzi zainteresowanych pieśniami bardów Wysockiego, Kurdżawy i innych, ale był to dość wąski krąg, a tak naprawdę o jakiejś tam młodej, niezależnej scenie rosyjskiej mało kto miał tak naprawdę pojęcie, bo nie miał skąd zaczerpnąć informacji. Do czasów późnego Gorbaczowa nie było jakiejś wymiany w ogóle informacji na ten temat. No a z kolei Rosjanie o tym, co się działo w Polsce, no Rosja była w Polskę zapatrzona, powiedzmy, trochę wcześniej, w latach 60., kiedy w Polsce był rozkwit Big Beatu i w najlepszych czasach polskiego kina, polskiej kultury w ogóle. Była bardzo polska kultura w Rosji doceniana i bardzo lubiana. Później nastąpił jakiś impas i czasy się zmieniły. Zaczęły się czasy zimnej wojny, jak gdyby, i wszystko się zmieniło. Panowie, ja chciałbym was poprosić teraz, żebyście opowiedzieli trochę o początkach zarówno undergroundu w Związku Radzieckim, jak i właśnie kultury trzeciego obiegu w Polsce. Robert jest jednym z ważniejszych twórców polskiej sceny punk rockowej, polskiej sceny reggowej i w ogóle tego, co zwykło się nazywać trzecim obiegiem. Skąd ten trzeci obieg w ogóle? Trzeci obieg to jest takie pojęcie dziennikarskie w sumie, ale ono oznacza, że to jest ważna część kultury w czasach reżimu, bardzo antysystemowej, bardzo sprzeciwiającej się zastanej rzeczywistości, ale w zasadzie bez związku z tą tak zwaną demokratyczną opozycją. Robert, jak to było, jak to się zaczęło w Polsce? O rany. No, nie wiem, jak to się zaczęło, jeśli chodzi o nasz zespół. Wtedy startowaliśmy jako The Boards, a zaraz na drugim koncercie jako Kryzys. No to tak mówiąc wprost, bez ogródek, korzystaliśmy z tego, że system coraz bardziej stawał się chromy i nieudolny. Jakby te... Według mnie gdzieś po wydarzeniach radomskich te wszystkie siły, które były przeznaczone do inwigilacji czy też straszenia nas, po prostu im się troszkę sznurki poplątały i mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby wprost śpiewać ze sceny na pierwszym koncercie, że nie jestem komunistą, wprawdzie po angielsku, ale tak można powiedzieć, że sondowaliśmy, jak głęboko można naruszyć te struktury systemu, na ile sobie można pozwolić. No normalnie tak jak nastolatkowie, nie? No, okazało się, że bardzo dużo można naruszyć, ponieważ stwierdziliśmy, że w ogóle żadnych cenzorów zazwyczaj nie ma na naszych koncertach. Albo się gdzieś ukrywają, albo się boją przyjść, a no, w przypadku mojego zespołu się bardzo rzadko zdarzyły ingerencje jakieś cenzorskie, a jak już się zdarzyły, to były jakieś takie histeryczne, można powiedzieć, czy coś, nie? Skreślono nam na przykład ziele uzdrowieniem narodu i
Pani nam napisała ziele przekleństwem narody. Nie wiem, czy to w ogóle miała prawo do tego, nie? Tak sobie pojechała, nie? Nie wiem, jak to się rodziło, ale na pewno miało to coś wspólnego właśnie z polityką o tyle, że system coraz bardziej był nieudolny. Nie? Nawet można powiedzieć, że kokietował nas poprzez jakieś tam swoje organa bardziej demokratyczne niż socjalistyczne, nie wiem, na przełaj nas bardzo tam próbował, jak to się dzisiaj mówi, lansować czy też propagować, ale to na to nawet nie mieliśmy wpływu. Nie? Właściwie to można powiedzieć, że w ogóle jakkolwiek nawiązanie współpracy z systemem to nie wchodziło w rachubę po prostu z założenia u nas. I chociaż nie nosiliśmy tych sierpów młotów jakoś powieszonych czy coś, no ale zdarzyło się, na jednym filmie nasz kolega gwiazdę powiesił. Taki jest film I Could Live in Africa opowiadający o pierwszych miesiącach stanu wojennego. I tam właśnie taki właściwie wrogi akt dosyć był. Nie? No właśnie, ale punk rock, czyli wynalazek... Bo gwiazda to też właśnie, Wisła Kraków też ma gwiazdy. No tak. Punk rock, czyli wynalazek brytyjski, który pojawił się w połowie lat 70. Jak ty w ogóle o tym usłyszałeś? No bo paradoksalnie no to były światy zupełnie nieprzystające do siebie. Wielka Brytania w życiu Warszawy, i PRL. Naprawdę, w życiu Warszawy ukazał się taki artykuł gdzieś na drugiej stronie, ale bardzo obszerny, że to w ogóle jakieś świrownia straszne. Stwory trwają jedną minutę, wszyscy są poprzebierani za ten... No tak, wiadomo, agrafki, makijaże. No właśnie, opowiadałeś mi kiedyś o takim spotkaniu pod Rotundą, gdy rodził się warszawski punk rock, no tak, Robert postanowił do niego przystąpić, i poszedł pod Rotundę. Nawet kolegę w klasie w raju miał bader, na niego mówiliśmy. No i postanowiliśmy pójść na całość i zrobiliśmy taki design sobie, że byliśmy cali obwieszeni w agrafki, żyletki, takie marynarki za długie kupione specjalnie na Różyckiego i wyszliśmy specjalnie jeszcze pod Rotundą, stanęliśmy, żeby zobaczyć, no, czy jest odzew, nie, w Warszawie. I tak po chwili zdaliśmy sobie sprawę, że możemy być też zdjęci przez agentów, bo też się tam kręcą, bo to cinkciarnia tam i tak dalej. I za chwilę podchodzi taki właśnie jeden z kurce, taki krótki, to już niedobrze wygląda, bo to nie punkowa, taka zszywek trochę jak cinkciarze. I kręci się, patrzy na nas i podchodzi nagle, rozpina tą skórkę, a my patrzymy, tam taki krawat, śledź, cały w agraweczki, nie, równiutko, i mówi, panowie, ja też, zbieramy się w Bolku na Polach Mokotowskich. Nie? No i tam właśnie było pierwsze spotkanie, jakieś płyty, poznaliśmy załogę Rakowiec, okazało się, że jest też załoga tam południowa, Wilanów, no około 100 osób, nie było źle już. Druga połowa lat 70., mniej więcej w tym samym czasie, to Kostek opisuje w swojej książce, rodzi się punk rock w Leningradzie. Jak to wyglądało? No właśnie dość podobnie to wyglądało, tylko działo się to mniej więcej... Można powiedzieć tak, w 79, 80 roku była taka grupa melomanów, którzy handlowali na lewo płytami na Pchlim Targu za sklepem Młody Technik i tam były winyle przywożone przez marynarzy do leningradzkiego portu, były zawsze najnowsze winyle z Anglii. Kiedyś były to winyle właśnie takich zespołów jak właśnie Led Zeppelin, The Who. Później zaczęły się też, trafiło Sex Pistols, The Clash i XTC. To tak jak w Hybrydach w Warszawie, taka sama giełda była. Dokładnie, tylko to była giełda za sklepem i ona była bardziej w takich partyzanckich warunkach robiona, bo wszyscy musieli patrzeć na prawo i lewo, czy indziej milicja, też gity z pobliskiego osiedla łupiły tych cinkciarzy, którzy handlowali tymi płytami. No a właśnie chłopaki z osiedla Kupcino, którzy byli wielkimi melomanami, zawsze mieli najnowsze płyty. Również też sprzedawali czasami, właśnie zarabiali na życie sprzedając płyty Pink Floydów, na przykład podrabiane były to płyty, kupowali przemówienia Breżniewa, nalepiali inne kółeczko i sprzedawali jako Pink Floydów.
takie właśnie robili zawsze hece. No i słuchali oczywiście tak zwanych wrogich stacji, czyli na falach średnich, tam krótkich były różne tam Głos Ameryki, Radio Swoboda i tak dalej. Tam usłyszeli kiedyś Sex Pistols. Ale już zanim już to Sex Pistols usłyszeli, to podobno już właśnie robili takie rzeczy, że chodzili po osiedlu zimą na gulasa albo ubierali ubrania starych bab, jakieś nosili berety, broszki, rzeczy za małe i za duże naraz. Można powiedzieć, że byli po prostu już punkowcami, zanim usłyszeli Sex Pistols pierwszy raz. Chociaż nazywali się wtedy bitni, mówili o sobie, że są bitnikami, słuchali głównie Black Sabbath i The Who. A to jest ciekawe, co mówisz, bo właśnie podobne opowieści słyszałem wielokrotnie właśnie od Roberta, od Tomka Lipińskiego, że w zasadzie ten polski punk rock też był szalenie intuicyjny. To znaczy, to były czasy, kiedy jeszcze nie było tak zwanego uniformu punkowego. Chodziło o to, żeby jakoś się wyróżnić z tłumu, to znaczy, żeby zwracać na siebie uwagę. Stąd różne kombinezony robotnicze. W Anglii w tym czasie też jeszcze nie było uniformu. W Anglii jeszcze też nie było uniformu, to prawda, ale to się bardzo szybko zmieniło. To znaczy już w latach 80. ten uniform, czy punkowy, czy ska, zaczął obowiązywać jak w wojsku. No, to się diametralnie zmieniło właściwie jak przed drugi rzut polskich kapel, można tak powiedzieć, czyli ten Xena, Deserter, wcześniej jako SS-20. No to nagle przyszła moda na wojsko, na uniformizację. Ja trochę mówiłem na to punk węglowy, no bo wszyscy na czarno, w glanach, nie? I no też można powiedzieć, że się poczuwałem, nie? Że koledzy i tak dalej, ale myśmy zaczynali od czegoś jakby odwrotnego, paradoksalnie, że trochę było głupie, jak tak samo się wyglądała kolega, nie? Ambicją było wyglądać jak najbardziej oryginalnie. Jakoś to nie było ustalone, po prostu tak było, no. Nie wiem, może po prostu było tylu chętnych do bycia frontmanami czy coś takiego, ale dużo właśnie, prawie każdy próbował się gdzieś tam wyrażać artystycznie, nie? To można powiedzieć. Panowie, bo też ważne jest chyba, żebyśmy zastanowili się nad tym, na czym polegało podobieństwo tego punk rocka brytyjskiego, który jak wiadomo powstaje tuż po kryzysie naftowym. Rozpoczyna się już za chwilę w Wielkiej Brytanii epoka thatcheryzmu. Padają kopalnie w Cornwallie, kryzys. Młodzi ludzie mówią, nie mamy przyszłości. No a jednak żyją w wolnym świecie, gdzie są wolne media, gdzie obowiązuje wolny rynek. I ta rewolucja, bo tak to trzeba nazwać chyba, trafia do Polski, trafia do Związku Radzieckiego, gdzie te warunki początkowe są kompletnie inne niż młodzieży brytyjskiej. Więc na czym polega ten podatny grunt, waszym zdaniem? Mi się wydaje, że można mówić o podobieństwach i o różnicach, bo kryzys w tym samym czasie był jednak na całym świecie, obojętnie czy to strefa wpływów socjalistów tam ZSRR, bloku wschodniego, czy kapitalistycznych państwach. A system jako taki, przeciwko któremu buntował się punk rock, nie miał jakichś tam nazw, czy tam, czy to jest to system kapitalistyczny, czy system komunistyczny, to chodziło tak naprawdę o to samo. I to, że ludzie nie mieli przyszłości, oni nie mieli tej przyszłości, na przykład nie było w Anglii chyba takich socjalnych, jak w PRL-u, gwarancji na przykład, więc są różne strony medalu, można mówić o różnych. No tak, z tym, że to, co w piosenkach, w utworach punk rockowych z Wysp Brytyjskich było enigmatycznie nazywane systemem, w Polsce czy w Związku Radzieckim miało taki w ogóle bardzo realny wymiar. To znaczy, wiadomo, o jaki system chodzi. Ja ci mogę powiedzieć tak, że dopiero po latach doszedłem do tego, że mieliśmy lepiej właśnie, nie? Niż punkowie z Ameryki czy też... To jest taka pozycja pana Tyrmanda, pamiętnik dyletanta, zdaje się to się nazywa, i czym się różni rewolucjonista z zachodni od wschodniego, i się okazuje, że no można się zabawić ze wszystkim, nie? Także tutaj akurat może nie jest tak ortodoksyjnie, ale na ten nasz bunt przeciwko systemowi to po prostu mało tego, że był to bardzo ukierunkowany, to jeszcze też po wydarzeniach sierpniowych jak gdyby
zdawał się być ogólnospołecznym, nie? Także nagle nie czuliśmy się też, można powiedzieć, tak wyobcowani poza społeczeństwo, nie? Właściwie czuliśmy się nawet w pewnym momencie tam jak gdyby, nie wiem, we własnym sosie, nie? Słuchaj, a powiedz, Kostek, właśnie jak to wyglądało w Rosji, bo w Polsce ten punk rock w zasadzie narodził się już w czasach tak zwanej demokratycznej opozycji. To znaczy no, od 1977 roku działał KOR, a później rozpoczął się Karnawał Solidarności. W Rosji ta opozycja była bardzo zgnębiona, bardzo w zasadzie emigracyjna. Ale trzeba powiedzieć, że istniała i nawet takie niewinne z dzisiejszego punktu widzenia mogą się zdawać pieśni bardów były jakimś jego tej opozycji jednak wyrazem i wszystko, co się działo w tak zwanych dysydenckich kuchniach moskiewskich intelektualistów, no wiadomo, że dużo ludzi się działo, na przykład niektórzy tam w psychuszkach, inni w więzieniach, za jakieś, oczywiście za jakieś tam, przyszywano im, tak w Rosji się mówi przyszyć komuś sprawę, przyszywano im sprawy za, albo za chuligaństwo, albo za po prostu brak stempelka w książeczce pracy, albo po prostu tam oskarżano o to, że jest psychicznie chory. Ale jednak zawsze jakaś ta opozycja istniała, znaczy ten ruch dysydencki był obecny i na przykład dlatego też robię taką dygresję w swojej książce do lat 70. głębokich dosyć, kiedy istniało takie pojęcie tak zwanej systemy, czyli to był system współpracy, system jak gdyby wzajemnej obrony przeciwko represjom systemu totalitarnego. Czyli po prostu osoby, które były zagrożone, za którymi były wysyłane listy gończe z różnych paragrafów, po prostu udzielały sobie nawzajem schronienia. Zazwyczaj prowadzili tryb życia po prostu wędrowny, a wystarczy spojrzeć sobie na globus, jakie ma powierzchnię ten kraj i gdzie po prostu mogli ludzie uciekać po prostu z jednego punktu do drugiego. Nie było wszystko tak nie było takiego systemu totalnej kontroli, nie było kamer jak dzisiaj. Ludzie mogli sobie jakoś radzić, mogli kombinować, mogli uciekać. Zawsze było jakieś duże połacie dzikiej przestrzeni, gdzie mogli się ukrywać i często jeździli też właśnie do takich republik jak Buriacja i pobierali tam, się inspirowali właśnie syberyjskim szamanizmem czy buddyzmem. To jednak jest inny zasięg. Ale to rzeczywiście twoja książka, wiesz, uświadomiła mi, jak szalenie różne konsekwencje były w Związku Radzieckim i w takiej Polsce, już nie mówię, powiedzmy, Jugosławii. Jak szalenie różne konsekwencje były w ogóle tworzenia undergroundu. To znaczy, myśmy mieli takie głębokie poczucie, że żyjemy jednak w świecie mocno opresyjnym. Ciągłe spisywanie przez milicję, ciągłe zamykanie, bicie i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak przyznasz, Robert, że to jest nic w porównaniu do tego, co Kostek opisuje właśnie nawet od czasów Breżniewa aż do Konstantina Czernienki. No to był jednak system ze stalowymi zębami. To znaczy tam nie było żartów, bo tam się za punk rock lądowało w psychiatryku. Zgadza się. Pierwsze tygodnie stanu wojennego, kiedy nie było wiadomo jeszcze, jak to się skończy, to można powiedzieć, że to były dramatyczne dni. Natomiast pozostałe dni, czyli te wcześniejsze i późniejsze, to przynajmniej my mieliśmy po lekturze chociażby Archipelag Gułag czy innych książek, mieliśmy świadomość, że faktycznie trafiliśmy do tej części obozu krajów socjalistycznych, która jest... No, cieszy się największym... Najweselszy z baraków. Coś w tym rodzaju. No, dosyć dużo przejawów tego było. Mało tego, my jako zespół, można powiedzieć, centrum Warszawy, bo tutaj mieszkaliśmy wszyscy, mogliśmy liczyć na te ciche poparcie takiej partyzantki, powiedzmy, studenckiej, bo żaden z nas właściwie nie był studentem,
a wszyscy mieliśmy właśnie to, o czym była mowa, mieliśmy wystawione dokumenty pracy, nie? Co oczywiście było totalną fikcją, bo jakby to sprawdzić, to niemożliwe, żeby zespół Izrael miał 27 muzyków. A to był taki papier właśnie, że chór taki, to był. Taki a taki jest zatrudniony w charakterze muzyk w klubie Hybrydy, nie? Dużo przeszkadzajek było. Znaczy to w pewnym momencie ratowało, bo brak takiego dokumentu bądź stempla w dowodzie powodował właściwie, że byłeś oddany woli tych panów, którzy bardzo ciężko było liczyć na kulturę, czy też w ogóle cokolwiek z ich strony, nie? Biedni byli raczej sprowadzeni gdzieś spoza miasta i to było na takiej właśnie brzydkiej kontrowersji budowane, że często do mnie mówiono, a masz pierdziel, bo my warszawiaków nie lubimy, nie? Albo coś. Okazało się, że potem już lubili, nie? Bo to jednak my żeśmy się dogadywali z tymi ludźmi. Cały patent polegał na tym, żeby nawiązać rozmowę, powiedzmy, z takim zomowcem, który cię aresztował i tam chciał być opresyjny. Po chwili on był... Sytuacja stała się żenująca, bo on też był zagubiony w tym mieście i się chciał zaprzyjaźnić już właśnie z tym, którego bić chciał przed chwilą. A to nie były wcale żarty, bo na przykład w jednym radiowozie mieli dwa skrzyżowane kałasze na końcu, a pod tymi kałaszami wisiała flaga Solidarność. Nie wiadomo, czy ona w błocie, we krwi była tak umazana, taki ołtarzyk sobie zrobili. I cały czas mówi, dobra, teraz to jeszcze nie, zobaczcie, jak przyjdzie kapitan, nie? Kapitan przyszedł, takie wąskie rękawiczki, jak na Hansie Klosie, naciągał długo, ale też wdał się w rozmowę właśnie na temat wojska chociażby, nie, i służby. I akurat to się nie kończyło, że tak powiem, opresją fizyczną w późniejszych miesiącach stanu wojennego, kiedyśmy się już nauczyli funkcjonować, no bo na początku to było dosyć ostro, nie powiem. No tak, no ale to jest też perspektywa warszawska, warto to podkreślić, to znaczy te dwa ośrodki punk rockowe wówczas na początku lat 80., czyli Warszawa i Trójmiasto, były jednak w zupełnie innej sytuacji. To byli wszystko ludzie z inteligenckich domów, Toruń, tak. No ale mam teraz na myśli przede wszystkim Ustrzyki Dolne i zespół KSU, który tę opowieść snuje jednak znacznie bardziej dramatycznie, to znaczy tam, na tej głębokiej... Dom zły tam był. Prowincji, tam był dom zły, to znaczy to, co Esbecja wyrabiała z tymi młodymi ludźmi, którzy... Tam nie było innej opozycji, no tam był zespół KSU, więc jakby całe siły aparatu opresji były skupione na tych młodych chłopcach, których karnie brali do wojska, których tłuczono bez przerwy i... No i właśnie z tej perspektywy też patrzę na twoją opowieść o Leningradzie ówczesnym, która jawi się naprawdę dramatycznie. No właśnie, Leningrad, powiedz, można powiedzieć, był odpowiednikiem takiej Warszawy i Trójmiasta, a Omsk był odpowiednikiem Ustrzyk. A propos tego, co teraz powiedziałeś właśnie, w Leningradzie zawsze była jakaś taka nisza też dla nieoficjalnych muzyków i oni mieli jakieś znajomości, które pozwalały im dostawać lewe sample w książeczkach pracy. Jeśli chodzi o psychiatryki, to trzeba też zaznaczyć, odróżnić. Było na przykład część osób dobrowolnie, tych psychiatryków, na początku samych lat 80. po prostu szła ściemniając po prostu wariata, żeby nie dostać się do Afganistanu. A przymusowe osadzanie w psychiatriach to zupełnie inna sprawa i tutaj najbardziej właśnie w regionach, czyli właśnie na Syberii, na Uralu, zespoły pochodzące stamtąd miały takie bardzo dramatyczne doświadczenia właśnie jak Jegor Lietow z Grażdańskiej Obrony. I później po prostu była taka sytuacja w tym momencie, że wszyscy ci ludzie zaczęli uciekać ze swoich miast. Wszyscy uciekali do Leningradu właśnie, bo tam była jakaś w miarę bardziej luźna atmosfera i można było się zatrudnić na lewo w kotłowni jakieś, w jakiejś cieciówce i mieć stempel pracy i jednocześnie mieć gdzie grać koncerty, mieć gdzie grać próby. Oczywiście KGB kontrolowało bardzo wnikliwie ten Leningrad, scenę leningradzkiego rock klubu.
podobnie trochę jak kontrolowany był w Polsce Jarocin. Z jednej strony był jakiś taki wentyl bezpieczeństwa, a z drugiej strony pozwalał na inwigilację. No z czasem to się im wszystko rozpełzło, jak gdyby sytuacja przerosła władzę. Coraz więcej ludzi, zaczął się to ruch masowy, jak gdyby już 87-88 rok to była eksplozja i nikt tego już nie był w stanie kontrolować, a władza miała zupełnie inne problemy na głowie, o wiele poważniejsze niż ściganie punkowców. No właśnie, ta teoria wentyla, która przez całe lata 80. pojawiała się we wszystkich naszych rozmowach, ale także dużo, dużo później wszyscy muzycy z sceny niezależnej o tym dyskutowali, tak? Na ile na przykład właśnie Festiwal Jarociński był jakimś wentylem bezpieczeństwa, czyli był specjalnie wymyślony przez władzę, żeby tę parę z huczącej młodzieży jakoś mieć pod kontrolą, kontrolować, obserwować, mieć ją na miejscu i właśnie powolutku w sposób no bardzo kontrolowany ją wypuszczać, a na ile to była po prostu głupota systemu. System nad tym kompletnie nie panował. I tutaj oczywiście też warto wziąć pod uwagę całkiem niedawną publikację IPN-u na temat właśnie inwigilacji Festiwalu Jarocińskiego. To jest dokument wstrząsający, przynajmniej dla mnie. Znaczy wynika z niego taki oto obraz, że całe to SB to po prostu to była banda kretynów. Znaczy oni notowali jakieś bzdury, jakieś w ogóle... przede wszystkim bardzo nieutalentowanym esbekiem trzeba było być chyba, żeby być skierowanym do inwigilacji Jarocina. Znaczy podejrzewam, że tak było, szczególnie na szczeblu jakimś poniżej wojewódzkiego, powiedzmy, bo no, te rozmowy, które my mieliśmy osobiście na komisariacie w Jarocinie, to Monty Python to po prostu i to w bardzo dobrym wydaniu, nic nam się tam nie stało fizycznie, a po prostu ubaw mieliśmy po pachy. Zresztą w takim towarzystwie typu Jacek Klejf i Jerzy Słoma plus jego załoga Słomian, bemisów być złapanym na komendzie, no to był jeden wielki ubaw. No, po prostu ci milicjanci nie potrafili sobie dać rady pod każdym względem z nami, no bo tamci chłopcy mieli papiery jako rolnicy, oni nic nie rozumieli, skąd te dredzy właściwie, o co nawet nie wiedzieli, po co mają nas nękać i na przykład były takie sytuacje, że oskarżyli nas o kradzenie sklepu z futrami. Okazało się, że w tym mieście nie ma w ogóle takiego sklepu, w ogóle żadnego nie ma z futrami sklepu. Nie? Czy to były takie nieudalne próby kogoś zastraszenia, ale takiego, że zamiast tego no raczej w salwy śmiechu padały. Ja wiem, że to akurat dla nas się tak skończyło, bo byli koledzy, którzy mieli gorzej, na przykład zespół Immanuel. Założycie zdanie niepotrzebny jest PZPR w jednej z piosenek. Musieli tam jeździć do Poznania na bardzo męczące jakieś procesy czy coś. Zdaje się, że kolega tam z grupy rap akurat był przetrzymany, że nie zdążył na ten święto, czyli występ swojego finałowy z genialnej kapeli z Gliwic. Także nie zawsze było tak fajnie, ale naprawdę poziom, że tak powiem, zarzutów był śmiesznie niski. Raz mi się zdarzyło wcześniej jeszcze, jak grałem z grupą Kryzys, że przyszedł do nas, no można powiedzieć wywiadowca, no tak w cudzysłowie, no pan, który chciał z nami porozmawiać. Prawdopodobnie on właśnie reprezentował jakiegoś rodzaju służby. Był wysportowany, wyglądał jak kapitan Żmik, no nic nie można zarzucić, wyrażał się pięknie. I w ogóle wyglądał tak, że on chce mieć tą za sobą tą rozmowę i spytał się, jak się nam gra, bo on lubi Carlosa Santana. W ogóle wyglądał właśnie na tyle inteligentnego funkcjonariusza, że nie chciał się babrać w coś takiego, jak kompromitować się z chłopakami, co tam śpiewają coś o Francu Kawce, nie tam jakieś te rzeczy. On znał Franca Kawkę, także już mogliśmy trochę tam podejrzewać go, że być może jest faktycznie takim Żbikiem bardziej, nie? Na zagranicę, nie? Ale ta obsługa w Polsce naprawdę to było no słabe, bardzo słabe. Nie? No dobrze, ale Robert, mówimy teraz o jednej stronie, tak? Czyli o stronie tej reżimowej. Jeśli ale to wentyl to w ogóle sparciały, chyba że tam jakiś dywersant siedział przy tym wentylu, bo ja naprawdę
No, no też myślę, to znaczy przynajmniej po odtajnieniu tych akt esbeckich dotyczących Jarocina. Albo ktoś robił w trąby specjalnie. Albo ktoś tak, tam robił krecią robotę. No w każdym razie, jeżeli... Może sami funkcjonariusze wymyślali ci tacy niższego szczebla. Może nie doceniam młodych działaczy, którzy potem się w socjaldemokracji jak gdyby przekształcili w Polsce. Może oni mieli takie macki i to wszystko zaplanowali. No tak, ale to, żeby uświadomić państwu, jak bardzo absurdalne były te relacje esbeckie z Jarocina, no to dość powiedzieć, że oni rysowali na przykład takie tabelki, jak się pankowcy dzielą, tam, że są dowódcy, potem są tam jacyś oficerowie wyżsi, niżsi. Znaczy... Brygady tworzą kolumny, kolumny tak. Tworzą załogi i tak dalej. Ktoś ich w trąbę chyba ładował, naprawdę. Ktoś patrzy, ich najwyraźniej oszukał. Ale chciałem cię zapytać, Robercie, bo tu mówimy o tej stronie reżimowej, ale no przecież w Polsce była też druga strona, czyli wyście zaczęli swoją muzyczną drogę przed Karnawałem Solidarności, a gdy on się już rozpoczął, to byliście, znaczy mówię o Brygadzie Kryzys, Brygada Kryzys miała status zespołu kultowego. Podczas zjazdu Solidarności w Oliwie dostaliście propozycję w ogóle, żeby zagrać tam. Jak to było? Znaczy to, no było fajnie o tyle, że wtedy straszny bałagan panował właśnie we władzach, także dostaliśmy pozwolenie na przejazd z karabinem maszynowym Dyktiary, taki ciężki karabin talerzowy z muzeum pożyczyliśmy i syrenę dostaliśmy, bo przygotowaliśmy taki spektakl własny na Festiwal Solidarności. To miała być piosenka To, co czujesz, to, co wiesz, a później piosenka Wojna. To był wtedy nasz nowy numer. No i dziewczyna miała być w moro przebrana z dzieckiem małym i ta syrena, ten dyktator, taki wojenny performance, nie? Trochę hipisowski, no ale trudno. No i w czasie próby tam doszło już do bójki z właścicielem aparatury, który tak potwierdzał tą tezę, że Polska cieciem stoi, bo tak było. No to był właściwie człowiek, który chodził w jakimś puloverku i miał bokobrody siwe. No, wyglądał zupełnie nieadekwatnie do tej imprezy, a okazało się, że rządził, bo że mógł na przykład powiedzieć, że nie zagracie, nie? Bo to Tomek Lipiński nie wytrzymał, tam się zaczął niemal z nim bić, nie? Że za głośno, że coś, nie? Później właściwie to do końca nie wiadomo, czy dlatego nie wystąpiliśmy, czy może ten nasz show był w ogóle nie na miejscu tam, bo powiem szczerze, że ta atmosfera nie bardzo mi się podobała, bo może ja byłem młodszy niż większość ludzi uczestniczących w tym festiwalu, ale wydawało mi się to wszystko takie konfrontacyjne, ale niezdrowo, nie? Te karykatury Gomułki czy innych tam Bierutów, one były brzydkie, one miały taki specjalnie zrobiony złośliwy wyraz twarzy. To nie było fajne, nie? My chcieliśmy, żeby coś nowego się zaczęło taki dziać. Taki teatr Trumanillo Arebur. Tak, żeby jakaś dobra wibracja w końcu zaczęła zwyciężać, nie? A to było taki troszkę bal wampirów, jak gdyby, tym bardziej, że no znani ze sceny i poważani artyści tam, jak się mówi, mówiąc wprost, na bani byli ostre i tak dalej. Nie? To tak jak się patrzyło z boku na to, to nie wyglądało jak święto i jakiś festiwal nie Solidarności, tylko jakaś taka kolejna impreza, jak w PRL-u, jak tam festiwal Opole czy coś, nie? Tam nie mieliśmy najlepszych wspomnień z tego. Kostku, a powiedz, czy cała scena undergroundowa w Rosji miała charakter właśnie antysystemowy? To znaczy, czy krótko mówiąc, czy władze zarzucały tym artystom, tym muzykom chęć obalenia Związku Radzieckiego siłą? Były takie przypadki, że władza zarzucała w wypadku właśnie Grażdańskiej Abarony, jego Raletowa, to próbowano im przyszyć sprawę nawet jakiejś organizacji terrorystycznej, która chce pobliski naftowy kombinat wysadzić, czyli już grubymi nićmi szytą rzecz, ale był to Omski, był to rok 84. Czyli Czernienko już. Tak, tak, właśnie w czasach Czernienki było najgorzej. Znaczy to był taki rok właśnie, po prostu 84 rok. Chyba dwa tygodnie już go rządził, nie? Rok, niecały, tak. To ten poprzedni. Szybko leciał wtedy. Nie, poprzedni rządził trochę dłużej, bo poprzedni był Andropow i on rządził to on tak krótko dwa tak. lata czy trzy lata, jakoś tak. Powiedzmy, no tak. Wydawało, trzy że oni chwilę lata. Żyją, wiesz, całe szczęście. No oni bardzo krótko żyli wszyscy. Niezdrowa praca. Wysokie ciśnienie tam musiało być.
No i ten, i w każdym razie większość tych zespołów, które tak naprawdę one nie były, znaczy antysystemowe, one oczami oczywiście tam oficjeli, przedstawicieli tak zwanego betonu, to były zespoły antysystemowe, ale one po prostu były obok systemu, one chciały robić to, co chcą. I tak naprawdę nie było nikogo celem obalanie systemu czy coś takiego, tylko chcieli robić to, co chcą, chcieli być wolni, żeby nikt im nie przeszkadzał, jak gdyby. No, po prostu też lubili prowokować społeczeństwo, chcieli być inni niż szarzy ludzie, nie wiem, prole i tak dalej. Głównie na przykład ze wspomnień pierwszych tych uczestników, właśnie pierwszych punkowców z Leningradu, czyli wszystko się zaczęło tak naprawdę od ruchu filmowego, takiego awangardowego, od nekrorealistów. Czyli pierwsi punkowcy po prostu biegali z kamerami Super 8 i robili trashowe filmiki o sanitariuszach, wilkołakach, albo zrzucali manekiny z wiaduktów kolejowych. Miałem taką kamerę, łomo. No, dokładnie. Wtedy było dużo sprzętu radzieckiego, który był w Polsce też używany. Taki festiwal się odbył chyba w Warszawie, który też był przyczyną do powstania, powiedzmy, ruchu punkowego, bo między innymi grupa The Raincoats z Londynu wtedy wystąpiła. Miałem przyjemność to widzieć, nie? Ale ty mówisz o remoncie? W remoncie był w ogóle taki projekt wideo, wideoartu. Tak. No właśnie, więc... Czyli te jak gdyby antysystemowe, najbardziej zaangażowane powiedzmy z takimi tekstami ostrymi, które można nazwać antysystemowymi, to było w Moskwie DK. Taki konceptualny zespół, który łączył po prostu punkowe granie z taką nowojorską, nowofalą na granicy w ogóle z free jazzem i takimi rzeczami. No, konceptualizmem. I oni mieli teksty bardzo ostre, takie o epoce zastoju i tak dalej, centralnie atakujące nomenklaturę beton i tak dalej. No a później to była Grażdańska Barona w Omsku. I jeszcze można na pewno powiedzieć o tym zespole DDT z Uralu, z miasta Ufa, który zawsze był, no może muzycznie bardziej tkwił w takim tradycyjnym roku lat 70. z domieszką takiej nuty bardowej rosyjskiej, ale tekstowo bardzo był ostry, społecznie zaangażowany, aż do dzisiaj jest. Chciałem was jeszcze zapytać o stosunek do punk rocka, tych tak zwanych normalsów. Robert i Kostek opowiadali właśnie o początkach, czyli o przełomie lat 70. i 80., gdy nagle na tych szarych ulicach betonowych, które naprawdę nie były takie śmieszne, jak to dzisiaj wygląda w filmach Barei, pojawił się taki rodzaj ulicznego teatru, to znaczy ludzie, którzy wyglądali zupełnie inaczej, samym swoim wyglądem starali się sprowokować widzów. No i z tego, co opowiadałeś, to najpierw była ogromna ciekawość, ale bardzo szybko w Polsce przerodziło się to w agresję, to znaczy ten szary PRL-owski tłum bardzo nie lubił, jak ktoś wyglądał inaczej, gdy miał kolorowe włosy, gdy miał dziwną marynarkę, dziwną kurtkę i reagował po prostu przemocą. Ciekaw jestem, jak to było w Związku Radzieckim, to znaczy jak ta zdrowa sowiecka tkanka reagowała na to obce ciało. No i jak to wyglądało, Robert, z twojej perspektywy w latach 80? No, z mojego punktu widzenia głupio się chwalić, ale ja byłem dumny, że tak powiem, że przynależę do takiej grupy, powiedzmy, na obrzeżach gdzieś żyjącej społeczeństwa i właściwie czerpałem z tego siłę i nie czułem się nigdy jak gdyby, nie wiem, upokorzony czy tam napastowany, a jak się to zdarzało, no to zazwyczaj zdecydowany i dumny odpór dawałem, nie? Także to akurat w przypadku nas było to zawsze takie, jak to się mówi, silna załoga. No powiedzmy, jak Izrael jeździł na koncerty, to w kilkanaście osób plus dwa psy i jakieś dzieci czasami się szwendały, także to zapewniało nam
No właśnie, tak, ale wiesz, mówię trochę o tym, że w latach 80. szczególnie muzyka wywoływała takie stadionowe emocje, kibolskie emocje wręcz. To znaczy, to były takie naprawdę strasznie silne identyfikacje. To znaczy, albo jesteś punkiem, albo jesteś tam popersem. Albo słuchasz Lady Punk, albo Republiki. Tak, i za to był wpierdol, no. Jak tam źle powiedziałeś. Czyli mniej więcej takie kibolskie, znaczy... To jest ciekawe, wydaje mi się, bo w tej chwili muzyka... Muzyka nie... emocje wzbudzała po prostu. Tak. Znaczy muzyka nie rodzi już takiej pasji, czy powiedzmy takiej identyfikacji. To były czasy właśnie takiego bardzo mocnej identyfikacji subkulturowej. Bardzo wiele koncertów kończyły się, przecież one gigantyczną zadymą. Dość no, przypomnieć na kłopoty przykład... Kłopoty to mieliśmy ze skinheadami przez parę lat, ale tak na przykład jak tam stała jakaś otumaniona młodzież i krzyczała coś tam TSA w kółko, no to trudno, no to się tam... Ale pamiętasz taką słynną trasę 13 koncertów, która odbyła się w Polsce, zdaje się, że w 1984 roku, to była wspólna trasa zespołu UK Subs, czyli takich właściwie dziadków, weteranów punk rocka z zespołem Republika Grzegorza Ciechowskiego. A nie wiedzieć czemu, wtedy właśnie to był jakiś największy taki subkulturowy, sztuczny zresztą, bo charakterystyczny wyłącznie dla Polski, antagonizm pomiędzy fanami zespołu Republika a punkowcami. Każdy z tych koncertów kończył się po prostu gigantyczną zadymą. No właśnie ta hermetyczność świadczy o tym, że w ogóle na to tym pojęcia nie miałem, nie byłem w to zaangażowany. Poszedłem na koncert na Torwarze, a nie cierpiałem tej hali, więc właściwie niespecjalnie chyba wyszedłem nawet w połowie. Nie? Także to tak wyglądało z mojej strony, a w ogóle konflikt jakiejś tam załogi, wiesz, nie? Za przeproszeniem węglowych punków wobec Republiki, to jak gdyby wtedy się trochę czymś innym zajmowałem, nie? Właściwie można powiedzieć, że pewnie... Wiesz, nie wiem, który to był rok, ten koncert. 84 wydaje mi się. No, ale pytam o to nie bez kozery, bo w twojej książce jest o tym sporo. To znaczy to, co w Polsce było jakimś tam zjawiskiem, mam wrażenie, że w Związku Radzieckim zawsze było do potęgi entej. To znaczy... No, gdyby młodzież proletariacka, no, czyli powiedzmy kiedyś mówiło się o nich, że to są gity, tak? Później się zaczęli dresiarze. Jeszcze, znaczy nawet nie mówię o tych ideologicznie nakierunkowanej młodzieży tam, czy tam o tych, nie mówię o skinheadach ani o, tylko o zwykłych chuliganach po prostu, że zawsze można było za wygląd obskoczyć łomot. W Związku Radzieckim, no to jeśli ktoś się decydował na to, to musiał być przygotowany. Bardzo popularne było wśród nieformałów na przykład ćwiczenie karate. I które zresztą, co ciekawe, było wtedy w ogóle nielegalne, aż do czasów Gorbaczowa. Zresztą tak samo nielegalna była kulturystyka i z kolei wrogowie wszystkich nieformalnych grup, czyli proletariacka młodzież z obrzeży Moskwy, co później zaczęli się nazywać siebie luberowcami. No właśnie. Znaczy gopnicy, oni ćwiczyli w nielegalnych też salonach kulturystycznych, w siłowniach, które robili z części ciężarówek, podnosili w garażach i w ten sposób... To jest ciekawe zjawisko, no. Które właściwie nie wiem, jak przełożyć na nasze pieniądze. To znaczy, bo rozumiem, że to jest ta młodzież, od której się narodził zespół Lube, tak? Tak, zespół Lube to byli luberowcy, oczywiście. I kto to jest? To znaczy, co to jest za subkultura? Bo to są z jednej strony... To są takie osiłki z przedmieść. Patrioci? No tak, no patrioci. Przede wszystkim osiłki tacy prole, tak zwani. No ludzie, co nie lubią inności i oni byli po cichu wspierani przez różne struktury komsomolu i tak dalej. Czy to dzisiaj jest nasza Rosja? Czy to dzisiaj jest nasza Rosja, ta młodzieżówka putinowska? Nie, nasza Rosja to jest inna generacja. Nasza Rosja to są ludzie urodzeni, znaczy nie nasza Rosja, tylko mówisz chyba o ruchu nasi, tak? Zwani też naszystami. Nie, to są teraz dzieciaki, to są urodzone pod początku lat 90. czy pod koniec 80. A ja mówię o tej generacji luberowców, czyli to ludzie są urodzeni pewnie pod koniec 60. Czyli to inne pokolenie. To jest pokolenie jak gdyby współczesne do pokolenia pierwszych nieformałów. Tylko, że to byli ich wrogowie i oni no, po prostu jak odpowiednik takiej gitwy, tylko ideologicznie zorientowanej przeciwko wszelkim tak zwanym zgiłym zachodnim wpływom
i jeździli do Moskwy na Arbat, tam gdzie spotykali się wszyscy subkulturowcy, albo do Parku Gorkiego, czyścić stolice z tak zwanych zgniłych obcych wpływów, czyli po prostu wszystkich lutowali jak leci. I tylko wyłącznie rockersi, motocykliści mogli im stawić czoła i mogli się, gdyby wtedy, jeśli luberowcy trafiali na rockersów na motocyklach, to tylko wtedy szanse były równe. Powiedz, Kostku, co w radzieckim undergroundzie zmieniła pierestrojka? To znaczy, jak nastanie Gorbaczowa, ogłoszenie głasności wpłynęło na underground rosyjski? Przede wszystkim ludzie przestali się bać, zaczęli mówić na głos to, co myślą i wszędzie, i w gazetach, i w telewizji. Pojawiły się programy w telewizji, które zaczęły puszczać teledyski i zaczęły... Był jeden taki najważniejszy program, Wzgliad, czyli Pogląd po polsku. Na ten program czekał cały kraj, po prostu w piątek wieczorem siadali i oglądali. Była to forma takiej debaty jak tutaj, że siedziało trzech gości i rozmawiało na różne tematy istotne dla kraju i w ogóle nieporuszane nigdy oficjalnie, głośno do tej pory. Mówiono o wojskowej fali, mówiono o Afganistanie, o Czernobylu, mówili o białych plamach, tak zwanych, o stalinowskich represjach, mówili o problemach narkomanii, alkoholizmu, o wszystkich jakichś tam o mrocznych stronach życia radzieckich, po prostu mówili bez żadnych już blokad. I było to wszystko poprzetykane pierwszymi rokowymi teledyskami, więc po prostu była to totalna zmiana, rewolucja w mentalności ludzi. Wszyscy oglądali to i linia frontu pierestrojki, można powiedzieć, przebiegała w każdej rodzinie. No, tam jakby pokoleniowe spory były obecne zawsze. To był czas jednej wielkiej takiej adrenaliny. No a muzyka rockowa wyszła z koncertów w zakonspirowanych mieszkaniach i wyszła po prostu na stadiony, a kasety można było przegrać sobie, całe dyskografie różnych zespołów undergroundowych można sobie było przegrać w kioskach, tak zwanych kioskach zwukozapis, i te kioski się pojawiały w każdym dużym i średniej wielkości radzieckim mieście i były po prostu, stały do tych kiosków kolejki. Ludzie przynosili własne kasety, żeby przegrywać sobie całą dyskografię różnych zespołów. Robert, a powiedz mi, czym dla ciebie był z kolei 89 rok? Bo to jest oczywiście chyba najistotniejsza cezura w historii polskiej muzyki niezależnej, polskiego undergroundu. Z jednej strony właśnie chyba fantastyczne święto, a z drugiej ważna cezura. Część z tej sceny przetrwała, części już nie ma między nami, a część sobie zwyczajnie nie poradziła w sytuacji wolnego rynku. Czym dla ciebie był 89 rok? Znaczy na samym początku to tak jakby ktoś się ogromnie dużo oliwy do ognia dolał, bo to, co robiliśmy z grupą Izrael przez te lata wcześniej, czyli głównie to było śpiewanie piosenek o wolności. W momencie, kiedy już w naszym kraju, powiedzmy, było po zawodach, czyli już mieliśmy ten pierwszy rząd, nie? Tam jedna trzecia coś, nie? I my mogliśmy pojechać do Czechosłowacji jeszcze, gdzie rządził rząd stary. I my mogliśmy sobie pozwolić na to, co tam wyprawialiśmy, to był zenit jak gdyby naszych marzeń. Nie, po prostu pozwoliliśmy sobie na wszystko, łącznie z opowiadaniem o roku 68. Jeszcze poświęcaliśmy kolejne utwory, tam powiedzmy Janowi Palachowi. Pozwalaliśmy sobie na wszystko, jeśli chodzi o względy polityczne. Przyszli do nas działacze Karty 77, dali listę uwięzionych przed koncertem w Domu Kultury. To był chyba Pałac Kultury się nazywał w Pradze. To nie wygląda jak nasz pałac, tylko taki normalny gmach, nie? Dość prestiżowy, nie? I właściwie to była taka umowa, że no możemy sobie pozwolić na to, że to jest prośba z ich strony, przeczytajcie tę listę, bo co wam grozi? Najwyżej dostaniecie kopa i do samolotu z powrotem, nie? I jakie było nasze ogromne zdziwienie, gdy się okazało, że pozostałe trzy koncerty też będą zagrane, nie? Chociaż my tam z tonu nie spuszczaliśmy i tam
To były czasy, kiedy Wacław Havel siedział właśnie za kratkami i też żeśmy tam pozdrawiali i tak dalej i się dopominali o, jak zwykle, o wolność. To było dla zespołu, to był jakby ukoronowanie działalności, nie? No, gdzieś tam w pewnym momencie, nie? Jakiś zenit. Nie? No a to, co się narodziło później, czyli trzecia RP? No to co by nie mówić, nie? Na początku to, gdyby nie to piractwo, złodziejstwo, to byłoby może i fajnie, nie? I ten kapitalizm w najgorszym stylu galopujący, ale ten początek to był taki, no, wolna Amerykana, można powiedzieć, nie? Jeśli chodzi o branżę to została zamordowana przez jakichś ludzi, którzy nagle przybyli z zewnątrz, się okazało, że taki dowcip chodził, że wystarczy trochę po angielsku mówić i faks obsłużyć i masz robotę, nie? Jesteś w majorsach, nie? Właściwie to... No, właściwie to, tak mówiąc, bez ogródek z perspektywy tych tam 20 lat, to jest totalnie nonszalancki stosunek wobec własnej kultury, co się musi zemścić. To na wszystkich, łącznie nie tylko na muzykach, ale tak samo na tych panach, którzy sobie na tą nonszalancję pozwolili, no i paniach. Nie? No bo to jest jednak, gdzie się nie bez kozery to się mówi na coś dobronarodowe, powszechne, wspólne, czy coś, dorobek, nie? No i my też potrzebowaliśmy wielu lat, żeby to zrozumieć, dojrzeć do tego, że to właśnie tak jest, że, bo to nie jest tylko moje ani nasze, nie? To ogromna grupa ludzi brała udział w tym. No chyba dla tamtej strony granicy kluczowy jednak był rozpad Związku Radzieckiego i to była chyba ta najważniejsza cezura. Ciekaw jestem właśnie, jak to wygląda z perspektywy radzieckiego, a później rosyjskiego undergroundu. Ja bym cezurą nie nazwał akurat tego całego rozpadu, którego praktycznie mało kto tam tak naprawdę samego rozpadu Związku Radzieckiego, mało kto zauważył. Pucz Janajewa. Pucz, dokładnie, pucz Janajewa, czyli pierwsze czołgi na ulicach, a druga ważna i o wiele tragiczniejsza cezura to pucz 93 roku i rozstrzelanie przez czołgi Jelcyna parlamentu. No i jak gdyby już sam koniec lat 80., już można było przeczuwać, jakie czasy dla tego kraju nastają. Po prostu wraz w momencie, kiedy na powierzchnię wypełzły różne jak gdyby klimaty i różne zjawiska, to jednak coraz więcej zaczęło się ludzi w skórzanych kurtkach, w samochodach z przyciemnianymi szybami, muzycy undergroundowi, jak gdyby ikony tej całej kultury rockowej zaczęły po prostu ginąć. Ludzie ginęli jeden po drugim. Po prostu cały początek lat 90. to po prostu można to porównać tylko może z tym, jak pokolenie hipisowskie w USA tam w 60. i 70. umierało masowo. Tylko że w Rosji było to trochę inaczej i o wiele bardziej mrocznie to wszystko wyglądało. No, lata 90., początek lat 90. to po prostu była z dzisiejszego punktu widzenia jakaś jedna wielka apokalipsa dla Rosji i dla wszystkich tak naprawdę, od góry do dołu, dla wszystkich po kolei. Było około 5 wojen już na terytorium całego kraju już w 92 roku. Wszyscy po prostu strzelaniny na ulicach były na porządku dziennym. Była kompletna nędza. Ludzie wymierali od narkotyków albo popełniali samobójstwa. Jednocześnie oczywiście były to czasy jakiejś totalnej wolności, tylko że ta wolność oznaczała prawo pięści i jak gdyby istniały skłoty, istniały galerie undergroundowe, ale jednocześnie wszystko było bardzo naznaczone takim pięknym autodestrukcji kompletnej. No i jak gdyby już pod koniec 90. praktycznie już większość bohaterów mojej książki z tych czasów po prostu już nie żyła. Słuchaj, nie sposób nie zapytać o czasy współczesne, które też dla
rosyjskiej sceny niezależnej wydają się być bardzo ciekawe. Mam tu na myśli oczywiście kontekst putinowski, kontekst tego, co się dzieje z Pussy Riot, kontekst tego, jak bardzo z naszej perspektywy te sprawy wydają się być jednoznaczne, a jak bardzo nie są ze strony rosyjskiej. Pierwszy z brzegu przykład, bardzo w ogóle, który dla mnie był szokujący, czyli Iwan Wyrypajew, polski i rosyjski reżyser, bardzo znany w Polsce, który w zasadzie wypowiada się przeciwko Pussy Riot i w zasadzie reprezentuje taką stronę putinowską. Jak to rozumieć? Nie pamiętam dokładnie wypowiedzi Wyrypajewa, ale znaczy nie sądzę, żeby on reprezentował stronę putinowską. Po prostu on chyba nie poparł wyroku dla Pussy Riot. Może był zgorszony wyroku, samym performance'em. Jakby performance. No tak, potem właśnie sporo ludzi ten performance w Rosji potępiło, bo po prostu poczuli się obrażeni, a tam jakoś religijnie. Przez to nie dlatego, że to się odbyło, że to było przeciwko Putinowi, bo teraz jest ogólnie taka tendencja, że w Rosji bardzo dużo ludzi jest przeciwko Putinowi, ale chodziło o ten kontekst właśnie jakiegoś tam świętokradztwa czy coś takiego, że to zrobiono w cerkwi. A znaczy znam takie wypowiedzi. Znaczy ogólnie większość intelektualistów rosyjskich podpisało list przeciwko wyrokowi dla Pussy Riot i to abstrahując od tego, jakie mają pogląd na sam performance. Czyli ludzie są bardzo teraz w Rosji podzieleni a propos tego wszystkiego, ale jednak większość jest, jeśli nie są to jacyś fundamentaliści albo nacjonaliści skrajni, no to oni są wszyscy przeciwko wyrokowi na Pussy Riot. Jednak jakby robić jakiś sondaż, to można było takie... No w każdym razie wydaje mi się, że współcześnie Rosja tym się różni od Polski, że tam jeszcze wciąż można bardzo wyraźnie wskazać, co to jest kultura niezależna i od czego jest niezależna. Czy w Polsce jeszcze istnieje kultura niezależna? Tak, to jest właśnie ta, na której nikomu nie zależy. Niech to będzie puenta naszego spotkania. Oddaję Państwu głos. Czekam na Państwa pytania do obu autorów. Czy mamy jakiś mikrofon taki? Znaczy, jeszcze dodam, że to, co na początku zostało powiedziane, to znaczy, że to jest zupełnie nowa sytuacja z otwarciem, powiedzmy, undergroundu rosyjskiego w Polsce, że można coś się dowiedzieć. To ja potwierdzam w 100%. Dla mnie to jest właściwie paradoks, że mamy 2013, a to jest właściwie otwarcie. Czyli ja i moi przyjaciele możemy się czegokolwiek dowiedzieć w końcu sensownego. Nie wiem, jakie były przyczyny tej hermetycznej sytuacji przez wiele lat. Być może duma narodowa u nas czy u kolegów z Rosji, albo może byliśmy tak silni, że... No te zwłoki mu to pamiętam, to akurat ja zapraszałem, ale faktycznie no nie było jakby takiego kontaktu jakby chociaż ze stroną jugosłowiańską, gdzie wiadomo redaktor Brzozowicz Jugotony tam propagował. No później zgadza się. No jednak jakieś lata uprzedzeń myślę, że zrobiły swoje, ale mam nadzieję, że teraz to się zacznie jakoś zmieniać. W każdym razie mam sygnały, że w tym roku przyjedzie parę ciekawych zespołów właśnie z Rosji na koncerty do Polski. Mam nadzieję, że sytuacja odwrotna też będzie mogła zaistnieć i współpraca jakaś muzyczna na tle właśnie rock'n'rolla czy undergroundu będzie się rozwijać. A tam ktoś jest aktywny teraz, powiedz tak ostro? Czy ktoś jest aktywny tam ostro, powiedz na tej scenie, tak z ciekawości pytam. No jest bardzo dużo ciekawych projektów, wszystkie z różnych na pograniczu różnych właśnie klimatów, no i różnych stylów i no tak, no ja swoje ostatnie dwa rozdziały książki poświęciłem takim właśnie zespołom, które mają właśnie ciekawą muzykę, ciekawe teksty, a przy tym nie są w ogóle, są kompletnie, nie są w rockowym mainstreamie dzisiejszych czasów, a oczywiście wszystko dzisiaj dzieje się w internecie i przez internet zdobywa się jakiś rozgłos, czyli
w dzisiejszych czasach na właśnie z takich miast, z których nie dochodziły żadne informacje, tak jak północno-uralski Perm na przykład, z takich miast właśnie są ciekawe różne projekty. Mam pytanie. Tak, mogę? Tak, tak. Wstać czy siedzieć? Siedzieć. Okej. Okay. Jak pan redaktor sobie życzy. No więc tak, czytałem obie książki. Pierwszą oczywiście Roberta, a potem pana Koska, bo z Robertem się znamy z liceum jeszcze, natomiast tutaj jest trochę inny. Nie wiem, czy masz włączony mikrofon. Mam włączony. Zajmę 3 minuty. 3 kwestie. Wentyl. 83 rok. Wyspa Słodowa. Sierpień. Wrocław. Ja mam 20 lat. Jest Misty in Roots. Izrael to się nazywało wtedy, Robert? Chyba tak. Dla nas tak. Znaczy nie, no bo albo brygada, już nie pamiętam, bo to się nazwy zmieniały. Izrael. Parę innych zespołów. Proszę Państwa, ja się na Wyspie Słodowej w 83 roku mogłem czuć dużo swobodniej niż na jakimkolwiek festiwalu rockowym w tej chwili. Mniejsza o szczegóły, to proszę się domyślać. Nie było ochroniarzy. Ochroniarze, konsumpcja... alkoholu wniesionego, nie tego rozrzedzonego piwa, jakie jest na festiwalach, tylko na przykład tak zwanej flaszki. Oczywiście tak zwane narkotyki. Oczywiście z milicją był pełen wersal i to jest ten słynny wentyl, dlatego że jak spojrzymy, co tam się działo 1 maja w tymże Wrocławiu, gdzie było najostrzej, no tam i w Hucie powiedzmy, bo już nie w Warszawie. Słuchajcie Państwo, gdyby rzeczywiście coś się, nie twierdzę, się nie działo, gdyby coś się zaczęło dziać naprawdę antysystemowego na festiwalu, to zapewniam Was, żeby się tam pojawiła elita esbecji, a nie jacyś ludzie, którzy tworzyli jakieś tam głupie swoje, powiedzmy, wymysły, prawda? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ja słabo znam polski underground, właściwie poza Czarną Brygadą to nie znam nic. Natomiast jestem, jak to młodzież mówi, na maksa zajarany tą Rosją. I tutaj, mogę mówić po imieniu? Po prostu to jest jakby pierwszy wątek, który się pojawił, to znaczy te wzorce zachodnie. Ja uważam, że jeżeli się wskazuje w przypadku Wiktora Coya i kino na jakieś wzorce związane, to nie jest zarzut wobec siebie, bo to jest fakt, oni mieli takie inspiracje. Na zespoły z kręgu New Romantic, no to może ja słabo znam New Romantic, ale gdzie New Romantic, powiedzmy poza Wire, jeżeli to w ogóle wchodzi jeszcze, do kino, no przepraszam bardzo, 45... Oni najbardziej wczesne Human League, powiedzmy takie rzeczy. Tak, tak, ja mogę mylić nazwy nawet, z tym, że ja się nie zgadzam, że 45 i 46 to jest New Romantic. Nie, 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 to jest jeszcze to bardziej dobite to pod znaczy, Beatlesów. Coy jeszcze nie ma włosów na Urszulę, co mi się bardzo podoba. To jest jedna, to jest druga rzecz. I trzecia rzecz, no był właściwie jedyny pat Jegor Lietow tutaj. I to jest ten w zasadzie z całej książki, to jest ten jedyny punk poza Zwłoki Mód, który jest taki pośredni właściwie. No jest jeszcze Sfin, ale... Nie, no tam dużo jest punkowych kapel. Powiedzmy, że zostawiliśmy Grebieńszczykowa. Nie mówimy o muzyce w zasadzie. Ale rzeczywiście wydaje mi się, że my nie doceniamy cały czas w Polsce, jak dobre rzeczy tam wychodziły po prostu. To się, nam się wydaje, aha, ruski rock. No przepraszam bardzo, no przecież Grażdanska Barona to jest światowy zespół zupełnie. Kino tak samo. Ja uważam Coya za twórcę, bo ja najbardziej cenię, jak ktoś umie piosenkę skomponować po prostu, a nie tam wymyślać jakieś, powiedzmy, improwizacje. Coy to jest dla mnie twórca na poziomie, nie wiem, Marleya, Raya Davisa z The Kings, tych dwóch facetów ze Stonesów i jeszcze tych dwóch facetów ze Beatles. Po prostu. Nie wiem, to jest 50 piosenek na takim poziomie. Jak dla mnie przynajmniej. No i trzecia rzecz, no... Mikołaj, no przepraszam, tak powiem bezpośrednio, nie rób sobie jaj, no sprawa Pussy Riot nie jest jednoznaczna. Zamykać może nie, ale przepraszam, dla mnie jako dla katolika, może niezbyt takiego dewocyjnego i całkiem normalnego, to była jednak obraza w jakimś sensie. Bagier za bluźnierstwo,
Może ja powiem coś. Wiesz, ja nie wiem, co one śpiewały nawet. Ale bo ja chciałem coś powiedzieć, zanim w ogóle zabrałeś głos, ale jakoś tak straciłem chęć, no bo jeśli chodzi o dzień dzisiejszy polskiej muzyki alternatywnej, to nawet sobie nie zdajemy sprawy, że ten podział, który się wytworzył w społeczeństwie politycznym, bardziej powiedzmy lewi na prawych, prawi na lewych, to skłócenie też przeniosło się na naszą scenę. To znaczy, jeśli chodzi o muzyków alternatywnych, to wcale nie, wątpię, czy połowa w ogóle popiera Pussy Riot, nie? W sensie apeluje o ich uwolnienie. Pojawiło się pełno właśnie ludzi mających wątpliwości, tak jak ty, czy to z przyczyn religijnych, czy też z przyczyn powiedzmy politycznych, czyli na przykład wiadomo, że prawicowa młodzież będzie troszeczkę mniej popierała powiedzmy ten zespół, nie? I to w zasadzie to jest wbrew wszystkiemu, do czego chcieliśmy doprowadzić w ogóle my. To znaczy, że po prostu poza naszą historię, poza naszą kulturę nagle włamią nam się do życia upiory z przeszłości i zamiast sobie radzić, wiesz, nie, na sposób nowoczesny, godny XXI wieku, będziemy jeszcze raz musieli się zetrzeć w walce z własnymi upiorami, nie? Z upiorami dziadów swoich, babci, rodziców, nie? Takie przekleństwo, no trudno. No. I myślę, że to, co mówisz, gdzieś tam może zahacza o to, wiesz? Teraz? Słychać. Właściwie to nie jest pytanie, tylko ad vocem. Padło tutaj takie stwierdzenie, że prawdziwa żelazna kurtyna nie była gdzieś tam na Odrze czy na Zachodzie, tylko była tutaj na Bugu i nas oddzielała. I myślę, że to jest teza, z którą można się zgodzić. Natomiast, żeby oddać sprawiedliwość komuś, ja pamiętam, że kiedyś wyszła, i może to był jedyny przykład, ale bardzo zacny, grupa wtedy uważana przez niektórych za czołową, Deserter, wydała w latach 80., wtedy się własnym sumptem wydawało kasety, wydała dwie edycje materiału, który nosił tytuł Izolacja. Z jednej strony był koncert z Hybryd, a z drugiej były właśnie kapele z dawnego Związku Sowieckiego i to był i w Azotoksie też można było czasami coś przeczytać o kapelach z... Tak, tak, więc to nie zupełnie tak było. Jeszcze, jeżeli można, to od razu hurtem do Mikołaja Lizuta. Też uważam, że sprawa nie jest tak oczywista, bo na przykład Milo Kurtis, którego wszyscy znają i ciężko go oskarżać, jakieś dewocyjne ciągotki, bo raczej chyba nie w tym. On bardzo krytycznie wypowiedział się na temat wystąpienia Pussy Riot. Oczywiście podkreślając, że uważa, że żaden wyrok nie powinien zapaść, ale że cały ten performance był niesmaczny. Ale Milo Kurtis patrzy z punktu widzenia Greka na to, wiesz? Mimo, że odebrał obywatelstwo polskie parę dni temu. Ja może odpowiem, to znaczy rzeczywiście być może jest tu pewna niezręczność. Znaczy dla mnie rzecz jest oczywista. Dla mnie rzecz jest oczywista z kilku przyczyn. Tego performance'u zresztą nikt nie widział. Nikt nie widział, ponieważ ten fragment sfilmowany to jest tylko mały wycinek tego, co tam się wydarzyło. Zresztą to jest bez znaczenia, ponieważ ja nie wyobrażam sobie, co takiego można zrobić w warstwie, że tak powiem, muzyczno-symbolicznej, żeby trafić na 2 lata do łagru. Znaczy, co tutaj jest dla państwa niejednoznaczne, bo... No ale mówimy o wyroku właśnie. Znaczy, inna sprawa, czy ci się performance podoba, czy ci się nie podoba. To jest bez znaczenia. No mówimy, nie da się rozmawiać o Pussy Riot bez kontekstu wyroku. Znaczy, to tyle na ten temat mam do powiedzenia. Czekam na inne głosy. Okej, może jeszcze, bo zapomnę, krótko o tej kasecie. Podobno jakaś studentka rusycystyki przewiozła... Tak, ale nie znała nazw tych kapel i nic o nich nie wiedziała, a właśnie okazało się, że to dwa najważniejsze zespoły pierwszej fali po prostu punk rocka, może to nie brzmi jak typowy punk rock, bardziej elektroniczna nowa fala. To było AU i DK, czyli AU z Leningradu i DK z Moskwy. O DK było. No właśnie, tak, o DK było, ale na kasecie nie było napisane, że jest tam DK. Dziękuję za dzisiejszą debatę i obie książki. Chciałbym się zapytać pana Konstantego o relacje zespołów ze establishmentu rosyjskiego, radzieckiego muzycznego typu Maszyna Wremieni, wspomniany Autograf, do tego muzyki z undergroundu, zespołów z undergroundów.
troszkę wiemy o tych relacjach w Polsce. No, takim dziwnym, dowcipnym przykładem są różowe czuby Maryli Rodowicz, która próbowała się załapać w tym 82 roku na fali punk rocka, trochę załapać popularność. Jak to było w Związku Radzieckim wtedy? Może tak, autograf to w ogóle jakiś dziwny twór był, ale Maszyna Времени, to trzeba im przyznać, to był jeden z ważniejszych zespołów w latach 70. I oni zaczynali od takiego, oni mówiono na to bard rock, czyli oni trochę taki hard rock w stylu Deep Purple mieszali z poezją śpiewaną w stylu właśnie bardów. Ale oni jak gdyby bardzo szybko dostali oficjalną zgodę na występowanie i już w 80 roku, kiedy pierwsza fala takich zespołów jak właśnie Aquarium było kompletnie w undergroundzie, to Maszyna Времени już oficjalnie występowała, więc przez wielu, no po prostu oni mieli bardzo niewinne teksty i bardzo taką też trochę symfoniczno-rockową muzykę. Byli do zaakceptowania i dlatego też wiele osób później z tego środowiska właśnie okrzyknęło zespół Maszyny Времени, że to jest właśnie taki oficjalny band, tak zwany VIA, czyli wokalno-instrumentalny ensemble, taki sam jak reszta tych wszystkich apel. Maszyna Времени, no tak, do dzisiaj jest bardzo znanym zespołem, właśnie autografię wszyscy już zapomnieli, ale no tak, no stosunek reszty tamtej sceny undergroundowej do Maszyny był powiedzmy tak dość pogardliwy, powiedzmy, że oni byli tacy oficjalni. A w dzisiejszych czasach, no na przykład prezydent Miedwiediew bardzo się kumplował z tym gościem, no tak, fan Deep Purple i Maszyny Времени dlatego też. Kumplował się bardzo z tym Makarewiczem, liderem zespołu Maszyna Времени, go zapraszał na jakieś debaty i tam często siedzieli. A Gorbaczow tak, zapraszał Skorpionsów. Ale jak Gorbaczow zapraszał Skorpionsów, to już za plecami miało Janajewa i parę dni później go tam przytrzymali na Krymie. No w każdym razie, no więc Maszyna Времени jest takim oficjalnym zespołem, ale na ostatniej fali protestów też to widać też jak w jakimś sensie jest to teraz, poza tym, że naprawdę ludzie są wzburzeni, to w środowisku moskiewskich intelektualistów to jest nawet być jest to trendy być opozycjonistą i nawet taki kumpel Miedwiediewa właśnie jak Makarewicz teraz też robi za opozycjonistę w telewizyjnych debatach różnych, więc to się tak zmienia wszystko. Jeszcze jakieś pytania? To się przyznam, że z tych dwóch pozycji na razie tylko kostka, książkę przeczytałem i bardzo mi się podobała. I pośród masy wstrząsających momentów, które można było tam napotkać, chciałem spytać po pierwsze, jak to w Kazaniu wyglądało? Scena muzyczna pośród tych wszystkich bandziorów i tak dalej. Czy tam jakieś koncerty były organizowane? Do Kazania wszyscy bali się przyjeżdżać, bo po prostu to był film Mad Max, po prostu nie znam drugiego takiego przypadku. Tam się po prostu setki ludzi tłukło zawsze po prostu na jakichś oblodzonych jeziorach. To są, jak można byłoby nakręcić po prostu film Mad Max o tym, co działo się w Kazaniu w latach 80. A zespół był, jeden zespół był to bardzo ciekawy zespół, skądinąd bardzo mało znany i niedoceniany poza tym miastem. Tak, ja pamiętam, że tam 7B, była kapela. 7B, czyli to jest nazwa kategorii wojskowej oznaczającej psychicznie niezdatnego do służby. I na tą kategorię wszyscy próbowali ściemniać, żeby nie dostać się na afgański front. I ten zespół właśnie to było dwóch braci bliźniaków i jedna dziewczyna. No takie trio, oni grali na syntezatorach radzieckiej produkcji bardzo ciekawą taką muzykę, trochę przypominającą niemieckie właśnie zespoły typu DAF i tak dalej. Okej, dzięki. I drugie pytanie, na jakiej zasadzie były organizowane te domówki
podczas których odbywały się koncerty i to w czasach, kiedy to był totalny zamordyzm, nie można było nic zrobić, można było trafić do psychuszki z jednej strony, a z drugiej były domówki, jakoś ludzie o tym się dowiadywali, czy to było w Skonplakt oczywiście, tak? Czy były jakieś takie sytuacje, że po wjazd służb i jakieś aresztowania, jak to w ogóle można było organizować? Takie sytuacje bywały, ale nie zawsze, znaczy nie za każdym razem. Tak naprawdę, żeby zazwyczaj takie domówki organizowali tacy przyjaźni środowisku, ludzie, którzy mieli jakieś tam kontakty z jakichś środowisk artystycznych, intelektualnych, moskiewskich na przykład. Takich właśnie, jak z takich środowisk pochodził właśnie Artiom Troicki, zwany też rosyjskim Johnem Peelem, największy propagator undergroundu w Rosji aż do dzisiaj też jest takim jednym z ważniejszych postaci. I on miał kontakty wśród dziennikarzy, wśród różnych wysoko postawionych ludzi i oni robili jakieś tam plecy takim wydarzeniom, zresztą sami na nie przychodzili. Tak było w Moskwie i oczywiście, no na przykład czasami na jakiejś takiej daczy był koncert, no a sąsiednia dacza to w siatkówkę grali tam oficerowie KGB, więc trzeba było uważać. Tak naprawdę KGB bardzo lubiło, jeśli obok nich w ich bezpośrednim sąsiedztwie jakieś takie rzeczy się działy, bo wtedy mieli wrażenie, że coś kontrolują. Tak, na przykład pierwszy skład w Petersburgu był naprzeciwko głównej siedziby KGB, w której wtedy zresztą pracował Putin i był odpowiedzialny też za śledzenie młodzieżowych różnych subkultur na samym początku lat 80. A w tym samym czasie tam się rozwinął pierwszy taki skład. Trzy podwórka były zajęte przez artystów, były tam różne sale prób i tak dalej. Natomiast główny paragraf, z którego można było mieć problemy za organizację takiego koncertu, była nielegalna działalność gospodarcza, czyli te wszystkie zespoły, one zarabiały na tych koncertach całkiem niezłe pieniądze w porównaniu z pensjami i swoich własnych rodziców. Tylko po prostu wszystko to było na zasadzie zrzutki. Ludzie przychodzący na te domówki zrzucali się i starczało bardzo często o wiele więcej niż na bilety w dwie strony i alkohol, wyżywienie dla takiego zespołu. Koncerty były zazwyczaj akustyczne, ale nie do końca. Niektóre po prostu były podłączane, podłączali się pod jakieś stare radia z gitarami. Oczywiście poziom dźwięku musiał być odpowiednio niski, a zawsze ktoś był, kto stał na czatach, no i czasami trzeba było po prostu uciekać przez piwnicę. W roku 84 takim najbardziej, jeśli chodzi o represje, najbardziej były nasilone właśnie wtedy, to paru muzyków w Moskwie trafiło do więzień, na przykład Żanna Aguzarowa, zespół Bravo, albo wokalista DK Morozow trafił za nielegalną działalność gospodarczą, z tego paragrafu trafili na rok czy półtorej właśnie do więzienia. No później wyszli z tego więzienia, jak się zaczęła perestrojka, czyli rok później. No tak, jak gdyby zostali amnestię już rok później, bo po przyjściu do władzy Gorbaczowa. Co to jest to Diapliap? To była taka największa z takich kazańskich Hells Angels. Taka najważniejsza banda z tego miasta, a ich nazwa pochodzi od skrótu tamtejszej elektrociepłowni na jednym z blokowisk. Ciepła kontroli inaczej. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma ochotę zabrać głos? Myślę, że tak, ale myślę, że nie pokazywał całej rzeczywistości, tylko jakiś właśnie taki najmroczniejszą jej stronę, czyli był to taki. Ten film jest takim zbitkiem po prostu, znaczy ja wiem, że on się dzieje na faktach autentycznych i takie sytuacje miały miejsce właśnie w 1984 roku była seria głośnych zabójstw jakichś takich, później o tym pisano dopiero, bo wtedy oczywiście to był temat, którego nie poruszały media.
Było zresztą parę innych takich tematów w tej rzeczywistości wczesnych 80., które dopiero później wyszły na światło dzienne. Na przykład zamieszki na stadionie Łużniki podczas meczu Spartaku, gdzie zginęły tam 200 osób, zginęło zatratowanych na trybunach, albo jak się wkręciły schody na jednej ze stacji metra zbudowanej pośpiesznie w czasie na olimpiadę w Moskwie i też zginęło dużo ludzi. Nie ma więcej głosów, to bardzo serdecznie chciałem Państwu podziękować za udział w tym spotkaniu. Było mi niezwykle miło spotkać się dzisiaj z Państwem i z kolegami, z Robertem Brylewskim i z Konstantym Usenko. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję.